W każdy wtorek nowe wydanie tygodnika Ciechanowskiego. W aktualnym numerze przeczytacie Państwo między innymi: oszukać seniora. Na terenie województwa mazowieckiego w roku 2021 odnotowano prawie 350 oszustw, w których pokrzywdzonymi są osoby powyżej 65 roku życia. Rok później takich oszustw było prawie 330, a do końca września już 108 dokonanych tylko metodą na wnuczka. To jednak szare liczby, bo wiele tego typu przestępstw w ogóle nie jest zgłaszanych policji. Szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego? Powyborcze podsumowania. Jak głosowali mieszkańcy naszych gmin i dlaczego na PiS? Co się stało, że Konfederacja tak źle wypadła mimo rozdmuchanych apetytów, a Nowa Lewica pomimo tego, że młodzi wyborcy właśnie ją darzyli zaufaniem? Kandydaci, którzy nie dostali mandatu, próbują odpowiedzieć, dlaczego tak się stało. Zwiedziłem wszystkie miasta w Polsce. Zapraszamy do rozmowy z Michałem Sosnowskim, podróżnikiem pochodzącym z Działdowa, zamieszkałym obecnie w Gdańsku, prowadzącym stronę internetową Kolej Rzeczy, który zwiedził wszystkie miasta w Polsce. Czy nasze gminy otrzymają bonusy frekwencyjne? Jeśli ustępujący wkrótce rząd spełni swoje przedwyborcze obietnice wobec gmin, to mogą one pochłonąć z krajowego budżetu nawet ponad 1,5 miliarda złotych. W ramach bonusu frekwencyjnego każda z gmin, gdzie frekwencja przekroczyła 60%, mogłaby otrzymać do 2,5 miliona złotych. Wszystkie gminy w powiecie ciechanowskim spełniły rządowe wymogi. W niektórych z nich frekwencja przekroczyła nawet 70%. Te i inne artykuły znajdziecie Państwo na łamach tygodnika Ciechanowskiego.